Cześć, witam Was na pierwszych zajęciach magicznych wypieków. Dziś zajmiemy się briożką i zaraz pokażę Wam, co będzie nam potrzebne. Mąka, 3 niepełne szklanki, jajka, 2 sztuki, 4 żółtka, pół szklanki mleka i około 16 g drożdży. Wszystko razem wymieszałem. Cukier, 1/4 szklanki, sól, 1 łyżeczka, masło w proszku 180 g, 1 1/2 szklanki. Masło, którego użyłem, znajdziecie w naszym sklepie internetowym magiczna-wypieki.pl. Używam masła w proszku, bo ma super niepowtarzalny aromat. Dodaję wszystko do miksera i mieszam około 10 minut. Po wymieszaniu, po około 10 minutach, przekładam ciasto do plastikowego pojemnika i chowam je w lodówce, aby przeszło fermentację. Myślę, że minimalnie 3 godziny, najwięcej, jeżeli mamy ochotę, będziemy potrzebowali około 24 godzin, żeby sobie ciasto ładnie dojrzało, przefermentowało i nadało pełnego aromatu. Ciasto wyjmuję z lodówki. Ciasto dzielę na 8 kawałków. Po czym będę formował w kule. Całość przykryję ściereczką i pozostawię do wyrośnięcia na około 3 godziny. Zobaczcie na to, jak pięknie urosła moja briożka. Teraz posmaruję moją briożkę rozmąconym jajkiem. Będzie pięknie lśniła. Tak posmarowaną briożkę włożę do piekarnika na około 20 do 25 minut. Oho, słyszę, że dzwoni piekarnik. Chyba już pora wyciągnąć moją briożkę. Ale pięknie pachnie. Zobaczcie, jak ładnie lśni, jaka delikatna i puszysta jest moja briożka. Ten aromat masła w proszku jest niepowtarzalny. Cudownie pachnie. Co za zapach!